Cześć, witajcie na naszym kanale. Dzisiaj znów vlog, ponieważ zauważyłam, że bardzo Wam się podobają. Więc postanowiłam kontynuować tę serię. Tutaj Piotrek robi taką książeczkę o kształtach. Tak, Piotruś? Co robisz teraz, powiedz? Kolorujesz. A wcześniej co robiłeś? Co to było? Przyklejałam. Tak, przyklejałeś naklejki. Ale jedna naklejka nie ma. Jedna naklejka jest zgubiona, gdzieś źle wykorzystana, zabrakło. To pokolorujesz potem, nie? Ale Piotr się wprawiło w to w niezbyt zachwycający nastrój, że coś tam nie pasuje. Tak, że nauczyłem się z tego alfabetu Barleya jakoś tak? To jest Braille'a. Oto Braille'a. To jest dla niewidomych. Oni mają takie książeczki, które mają takie wypustki i pod palcami czują te literki. Nie można do nich mówić? Może do nich mówić, ale oni mogą wtedy czytać sami książki. Dzięki temu mogą czytać książki. Choć dzisiaj, z tego co wiem z Instagrama, od takiej pani Gosi, to oni często wolą jednak słuchać audiobooka. Po prostu dzisiaj już jest łatwiej. Dzisiaj masz tekst o osobach niewidomych i głuchoniemych, tak? I co się okazało, Szymon? To, co cię zaskoczyło odnośnie twojego taty dzisiaj? Mój tata umiał go. A dlaczego? Bo miał kolegę, który nie umiał. Nie słyszał. Umiał alfabet i niektóre słowa, nie? Które były mu niezbędne do zabawy z sąsiadem. Szymon stwierdził, że ma bardzo mądrego tatę. Jest zaskoczony. A Maksymilian? Co robisz? Zadanie na ćwiczenia. Konkretnie? A teraz będę pisać podziękowania i życzenia. Czekaj, chcę. O, tak. Pula pytań z języka polskiego, tak? Takie przygotowanie ze strony naszej ze szkoły. Jest taka pula pytań, z których korzystamy, tak? A jeszcze powiem Wam, co robisz, Szymon? Znaczy nie Szymon, tylko Tomek. Tomek, co robisz? Sudoku. Przydałby Ci się fryzjer, co? Włosy Ci stoją. Lubisz sudoku? No, robiłam porządki tam w takiej skrzynce. Tutaj mam taką skrzynkę. To jest w ogóle kosz piknikowy, który Maksymilian wygrał, można powiedzieć. To znaczy, wzięliśmy udział w konkursie, jak Maksymilian był mały. Trzeba było zrobić sobie zdjęcie z produktem Nestle. I było głosowanie i zajęliśmy tam drugie albo trzecie miejsce, nie pamiętam. I właśnie była wtedy nagroda kosz piknikowy. Rzeczy z pikniku nam się nie przydały, więc je po prostu wyciągnęłam, bo na pikniki z takim ciężkim koszem chodzić nie będziemy. Ale kosz wykorzystujemy do teraz, czyli ma już 10 lat. I tutaj trzymam jakieś kolorowanki, różne rzeczy takie bieżące, które się nie mieszczą na naszej szafeczce. I Tomek dzisiaj, jak szukałam jakichś zadań dla Piotrka, to znalazł sudoku i przepadł, a miał się uczyć pisać. No, ale on zawsze wybierze matematykę. Jaki piękny komputer. Max, patrz. To nie jest Apple, to jest gruszka. To jest ten. Co masz? Jabłka jest... Pearl? To Pearl? Apple Pearl, nie? Taka podróba, co? Faktycznie nawet nie zauważyłam. No, taką właśnie wagę przyjmuję do jakichś marek. Nie, śniadanie już było. Możesz owoc. Banana, jabłko. Co tam jeszcze mamy, nie pamiętam. Pomarańcza. Tylko muszę pokrojone. Pokrojone. Pomyślę nad tym. Max, to opowiedz, co pisałeś teraz z tego języka polskiego. Teraz napisałem sobie podziękowania w imieniu osoby starszej, która nie umie już pisać. Za to, że pomogli
pomogli zrobić zakupy w czasie pandemii. Podziękowania pewnej pani, która zakupiła 700 komiksów do szkolnej biblioteki. I życzenia dla artystki, którą była moja pani z pianina, pani Barbara Winiarska-Labus. Dobrze, a czy chciałbyś nam coś przeczytać z tego? Może nie. Wyślesz to do pani Agaty, czy ja mam ci sprawdzić? Jak się z nią umówiłeś? To miałam wysłać do pani Agaty. Dobrze, czyli widzicie, ja z polskiego z tą moją kochaną Agatką mam naprawdę wspaniale. Max bardzo ją lubi i ona bardzo lubi uczyć Maxa i świetnie się dogadują. Dla mnie kamień z serca. Co nie pisze ci ten mazak, Piotrusiu? Dobra, to znajdziemy może inne. To zamknij go. Może ten do tablicy niekoniecznie. Może ten będzie lepszy. Spróbuj. Tu jest zamknięcie. Tu. No. Także tutaj właśnie widzicie, ja to mam zalaminowane. Te kartki mają już naprawdę dobrych kilka lat. Trzymam je sobie po prostu w teczce. Chyba jeszcze Max na nich zaznaczał. Jeśli nie Max, to już na pewno Szymon, Tomek, teraz zaznacza Piotrek. I to jest po prostu zalaminowane, więc potem można to bardzo łatwo zmazać. I co? I potem jak to już Piotruś będzie na to za duży i Tomek, to myślę, że przekażemy komuś w rodzinie, bo ja mam bardzo liczną rodzinę. Chłopcy mają z jednej strony, z strony mojej mają 15 kuzynów i kuzynek w sumie, nie. Z czego 11 to są kuzyni i 4 kuzynki. Nie. Tak, bo was jest 19 razem z wami, to muszę odjąć 4. No, a 20 już? Musimy to policzyć. A nie wiem, ale chyba już liczyliśmy do tego Juliana. Nie wiem, muszę policzyć, powiem wam, dużo mamy tą rodzinę. A do tego ze strony mojego męża mają 3 kuzynów i 1 kuzynkę. Także jest komu przekazywać, bo większość jest w wieku moich chłopaków, ale też spora część jest młodsza. Nie? A którego kuzyna ty kochasz najbardziej, Piotrusiu? Z którym najbardziej lubisz się bawić? A to bracia, a kuzynów? Kamil. Kamil to twój sąsiad? A kuzyn? Kuzyn to Filip, Kuba, no właśnie. Z Kubą się najbardziej lubisz bawić jeszcze. I z kim jeszcze się lubisz bawić? Z Filipkiem też. I z Filipkiem też. Mhm. No, Kuba głośno mówi. Tak. Chłopcy czasami przeżywają szok, bo ich kuzyni wszyscy chodzą do szkół, przedszkoli i po prostu są głośniejsi często, nie? Ale z kuzynami też byliście na zimowisku. Więc kiedy chłopcy wzięli swoich kuzynów, to stanowili, nasza rodzina stanowiła 1/4 całej ekipy zimowiska chyba. A nie będziesz nic pisał? A wiem, jak wrócę. A czemu chcecie iść na Polko? Bo jest słoneczko. Niech będzie. Juhu. I też kochana i ładna. O, dziękuję. No to idźcie. Pitynieć. Idźcie się bawić. Mama, już kochaniutka. Niech dzieciom niewiele trzeba. To jest cudowne. Co ty tam masz? Co to zbudowaliście? I strzela prawdziwie? Mhm. Niezle. Cześć kotki. Hejo. Musimy rozebrać tam trampolinę z tych bocznych kijów. Po wichurze, jak widzicie, wiele z niej nie zostało. Często pytacie się mnie, jak ja to robię, że chłopcy się tak uczą spokojnie i w ogóle, że tak ogarniają. Po pierwsze,
nie pokazuje na YouTubie, jak chłopcy się kłócą. I nie dlatego, że chce zaczarować rzeczywistość, tylko po prostu oni sobie tego nie życzą i wydaje mi się, że to by było nie w porządku pokazywać takie ich jakieś napięcia. To są takie sprawy prywatne. I ja mogę wam o tym powiedzieć, że tak jest, bo to jest normalne. Chłopcy się kłócą, chłopcy ze sobą rywalizują, oni sobie nawzajem przeszkadzają. Ale muszę przyznać, że im są starsi, tym jest spokojniej i coraz więcej jest takiej normalnej nauki, a mniej takich napięć i kłótni. Poza tym często pytacie, jak ja daję radę. Na przykład z szóstoklasistą. Więc ja mam taki egzemplarz, który uczy się sam. To znaczy Maksymilian po prostu z natury jest taki, że planujemy te lekcje, on robi swoje, on nie kombinuje, on nie unika, po prostu wie, że i tak to trzeba zrobić i nie przeciąga tego, rozkłada sobie równomiernie naukę, robi swoje i potem zdaje egzaminy. Więc jakby jeszcze nie odczuwam takiego wielkiego trudu edukacji domowej, ponieważ Maksymilian sobie radzi, a Szymon jest dopiero w trzeciej klasie. Szymon nie ma takiej natury, że wszystko chętnie od razu zrobi. To nie chodzi o to, że jest jakiś gorszy, tylko po prostu ma zupełnie inny charakter. Także jak będzie w czwartej klasie, nie wiem, czy dam radę wam cokolwiek nakręcić od czwartej klasy Szymona, nie mam pojęcia, bo w przyszłym roku mamy siódmą klasę, czwartą klasę i pierwszą i powiem wam, to będzie jazda bez trzymanki. Dobrze, chłopcy są teraz na podwórku, bawią się, jest piękna, słoneczna pogoda końca zimy. Szymon zaraz będzie się wybierał na trening, ja też mam potem różne sprawy do załatwienia, także już na pewno dzisiaj nie pokręcę, ale myślę, że taki vlog w zupełności wam wystarczy. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, trzymajcie się ciepło, pozdrawiam, pa!